jestem świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Nie za dobrze. Mama i tata świnka zrobili śniadanie dla Peppy i George'a. Śniadanie gotowe. Peppa ma czerwone kropki na twarzy. Mamo, nie czuję się dziś za dobrze. Ojej, Peppo, chyba jesteś chora. Och, spokojnie, zadzwonię do doktora Niedźwiedzia. Doktor Niedźwiedź, słucham. Peppa źle się dziś czuje, ma calutką buzię w wysypce. Niech Peppa zostanie w łóżku, a ja przyjdę z wizytą. Doktor Niedźwiedź przyszedł jak obiecał. Witaj, Peppo. Jak się czujesz? Nie za dobrze. Pokaż mi język, proszę. To nic poważnego. Peppa ma tylko wysypkę. Dostanę lekarstwa? Wysypka szybko zejdzie. Ale jeżeli chcesz, mogę ci przepisać jakieś lekarstwo. Tak, proszę. Ostrzegam cię, że to nie będzie smaczne. Otwórz szeroko buzię. Ojej, okropne! Moja droga, jesteś bardzo dzielną dziewczynką. Peppa musi zostać w łóżku. Zadzwonię później, żeby sprawdzić, jak się miewa. Czy ktoś może ją odwiedzać? O tak, oczywiście. Wysypka nie jest zaraźliwa. Do widzenia. Do widzenia, doktorze Niedźwiedziu. Mamo, czy mogę już wstać? Doktor Niedźwiedź kazał ci zostać w łóżku przez jakiś czas. O, ale to takie nudne. Doktor powiedział, że możesz przyjmować gości. Czy Suzy Owca może mnie odwiedzić? Suzy Owca jest najlepszą przyjaciółką Peppy. Zadzwonię do Suzy Owcy. Witam, pani świnko. Peppa chciała porozmawiać z Suzy. Witaj, Suzy. Witaj, Peppo. Nie czuję się najlepiej. Mam czerwoną wysypkę na twarzy. Był u ciebie doktor? Tak, był doktor Niedźwiedź. Powiedział, że nie jestem zdrowa, ale za to bardzo dzielna. Naprawdę jesteś chora? Tak, tak. Wcale nie udaję. Muszę leżeć w łóżku. Doktor Niedźwiedź kazał mi wypić obrzydliwe lekarstwo. Okropnie gorzkie. Padnę na ciebie. Założę mój kostium pielęgniarki. Suzy Owca wpadła zobaczyć Peppę. Suzy ma na sobie strój pielęgniarki. Dany pies i Rebeka Królik też wpadli. Witaj, Peppo. Cześć. Jak się czujesz? Niestety nie za dobrze, Suzy. Muszę leżeć w łóżku. Czy możemy ci jakoś pomóc? Możesz mi przynieść sok pomarańczowy. Dobrze. Peppie podoba się chorowanie. Dziękuję, Suzy. Czy już ci trochę lepiej? Troszeczkę. Dany? Zapytaj moją mamę, czy mogę zjeść trochę lodów. A ty, Rebeko, przynieś mi bukiet kwiatów. Z ogrodu. Doktor Niedźwiedź wpadł zobaczyć, jak miewa się Peppa. O tak. Bardzo dobrze, że siostra już tu przyszła. Jak się miewa pacjentka? O, nie jestem prawdziwą pielęgniarką. Tylko się bawię. No tak. W takim razie sam muszę to sprawdzić. Tak, proszę. No proszę. Nie masz już czerwonych kropek. Jesteś zdrowa. Ani trochę chora? Jak się czujesz? Myślę, że powinnam jeszcze trochę zostać w łóżku. Zapraszam wszystkich do gry w piłkę w ogrodzie. Kto chce się bawić? Ja! Ha, ha. No pięknie, zupełne ozdrowienie. Postacią głosów użyczyli Julita Koruszek-Borsuk, Dorota Lanton, Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.